Siemane ziomeczki, z tej strony Osama Blanta i witam was w pierwszym odcineczku z Metina dwójeczki na moim kanale. Tak jest ziomale, nie grałem w Metina praktycznie równe 2 lata. Skończyłem 2 lata temu we wakacje, no i teraz wakacje się zaczynają. Więc tak pomyślałem, że powrócę do czegoś, co mi sprawiało właśnie dużo większą przyjemność niż granie chociażby w CS-a, bo pamiętam, że za młodu się tego Metina ciupało i to dość długo się ciupało i dużą przyjemność mi to sprawiało i postanowiłem sobie właśnie tego Metina będę ciupał. Skorzystam z okazji, że właśnie taki jakby, nie wiem jak to nazwać, mini event jest właśnie związane z takimi oto lodzikami, takie Metiny są. Dropi się lody, oddaje się tej babce tu, właśnie nie wiem czy na pierwszym levelu mogę już oddawać, czy nie, jakbym sobie wydropił. Summer, kurde, no nie chce mi. Dobra, muszę widocznie jakiś level wbić wyższy. Zdziwiłem się, ponieważ miałem konto oczywiście w Metinie starszej i się okazało, że działa. Więc przerzuciłem sobie wszystkie rzeczy na to konto teraz, bo założyłem sobie po prostu nowe konto, żeby po prostu od nowa zacząć od zera. No i jakie mamy kół? Sztylet plus 9, maska 6, błękite ubranie plus 6, buty plus 6, branza plus 6, tarcza plus 6, kolczyki plus 6 i nasior plus 6. Takie coś od 10 levelu mamy, skrzynię ucznia, tu parę takich tych mikstur mam. Oczywiście muszę sobie jeszcze przerzucić innych, bo jeszcze mam tutaj chyba 3 postacie na tym koncie zrobione, muszę sobie przerzucić. Mianowicie jeszcze tym zrobiłem tą misję, zrobiłem. Muszę sobie przerzucić mikstury, bo hajs sobie przerzuciłem, no ale chętnie sobie też mikstury przerzucę, no bo wiadomo, na starcie każdy grosz przyda, jak wypierdolę jakąś znaczną sumę. Ojojoj, ale mi hajsem posypało. Tak Boczek raz mówił, ja pierdziel, ale mi leci w tym. Odcinek był 3 ananasy. Oj kurwa, ninja. Co się na ninja daje? Szczerze mówiąc nie pamiętam, napiszcie mi w komentarzach w co się tutaj daje, żebym po prostu nie zrobił jakiegoś chujowizny z tego. Mam sztylety plus 9, więc widzę, że... Kurde, no nadziei, że się na to. Widzę, że ładnie idzie. O, na hita schodzą nawet. Ojojoj, z 9 levelem zakozaczyłem. Ale daje, o kurde, ale ze mnie koks, ja pierdzielę. Już mamy misję u kogo? Strażnik miejski. Ty, teraz się skapłem dopiero, a się na to lampie przecież już od dawna. Piszę tutaj, który level jest, ale zajebiście. Jak ja grałem, to tego nie było. Oj, tego nie potrzebujemy. Wiadomo, ja sobie ten grosz każdy zbieram. Niedźwiedź, ciekawe jest, niedźwiedziem da radę. Da radę, trochę widzę mi... w dupę jebie, ale... Widzę, że da radę. Czekajcie. Zresztą... No właśnie, przecież ja mam... defa, ciekawe ile mam... defa, jak to się kurwa sprawdzało? Szybkość magii, szybkość ataku, szybkość ruchu. Dostępne. Nieźle wam powiem. Wybiorę sobie ostrze, oczywiście łuku nie będę brał, bo łuk to biorą. No nie powiem, że frajerzy, ale ja po prostu łuk mnie wkurwia i łukiem nie będę grał. Ty hola, czemu ja ekspię na takich dziadach? Przed chwilą się przekonałem, że ja równie dobrze mogę niedźwiedziom dać radę, ale kurwa nie pójdę na te mocniejsze. Gdzie tu w ogóle jakieś mocniejsze są? Odpalę sobie mapę. Aha, na jakim tym gram? Gram sobie ziomale na wetarze, na czerwonych. Poza tym czerwoni są fajni, na czerwonych będę grał. Ciekawe, czy bym taki metinek rozpierdolił, jak myślicie? O! Zakozaczymy do tego. Ty, jak mu już HP schodzi? Oj, podniosę niebieską. Dużo średnio, bo małe mnie wkurwiają. Kolejny level. Już 4? Ale ten czas zapierdala. Wiecie co? Ja bym go nawet spróbował coś bić. Zobaczymy, czy coś z tego wyniknie. Chociaż pewnie mało odbieram. Ty, patrzcie, schodzi. Hełm szkieletowy, a to na Likana. Od pierwszego levela, to chujostwo jakieś, wypierdolę później. Patrzcie, schodzi ten metek. Dobra, to widzimy się za chwilę, jak go rozpierdolę. Okej, ziomale, jestem już z powrotem. Chamstwo w państwie.
o to, co kurwa wydropiłem. Ani nie, nawet książeczki. 30 miksturek. Skóra tygrysa. Może się przyda. To i to gówno. Oj, koniec świata. Za to wbiłem 6 level. Także powiem wam, że nie wiedziałem, że jestem nawet taki silny, bo postacią z 3 levelem rozdupcem ty na 15 level. Trochę misji tu dać mam. Analiza biologii, jakieś te pierdoły. Czekajcie, tutaj się to robiło. Głodny wilk. Głodnego wilka sobie będę musiał zabić. Gdzie takiego dziada spotkać? Tu chyba nie, tylko tam dalej. Głodny alfa wilk. Ja wiem, o jest, to nie, to, nie, to jest dobry, to jest ten, dobra. Myślałem, że się pomyliłem. Głodny wilk. O, to dobra, to jest byłoby na miejscu. Kurde, to jest tylko jeden. Miedziany dzwon. A, to jakieś gówno. Kurde, nie ma, tu same głodne jakieś psy. A mogę sobie je... O, jest, dobra. Jest tu jeden. Każdy tylko jeden. Czekajcie, ile już ich zabiliśmy? Jeszcze dwóch. Głodne, kurwa, głodne alfa. Same głodne alfa wilki. Głodnego wilka nie ma. Tu gdzieś będzie. Wilk zwykły. Gdzieś tu będzie. Oni takich właśnie zakamarkach są. O jest, dobra. Mamy dziada. Powiem wam tak. Cieszę się jak dziecko. Z tego, że właśnie będę sobie w Metina grał, nagrywał. Bardzo mi się to właśnie podoba. I powiem wam, że od dawna już miałem zamiar zrobić trzecia misja. Zobaczymy, co jest trzecia misja. Głodny zabłąkany pies. Głodny wilk. To szkoda tych głodnych zabłąkanych psów. Wolę najebać. I powiem wam tak, że od dawna zamierzałem się wrócić. Od ładnych chyba 2 miesięcy. No ale tak jakoś, nie wiem, jakoś mi to nie szło. Jakoś mi się nie chciało. Jakoś zapominałem. No i tak leciało. Głody zabłąkany pies. Leciało, no i doleciało do teraz. I myślę, nie, no dość. Postanowiłem właśnie sobie zrobić nowe konto. Pobrać sobie Metina. Nie wiem, ile mi to zajęło. Pobieranie się chyba z godzinę mi zajmowało. Tak sobie, wszystko sobie podnoszę, nie? Bo potrafi jakieś gówno być z dobrym bonem. Pamiętam, jeszcze pamiętam, że nieraz jakieś gówno z dobrym bonem było i było jakiś tam grosz było warte. Pamiętam, że też na przykład były osoby na przykład, nie wiem jak na PL-u, bo na Rawi na przykład, jak na Rawi grałem też 2 lata temu, to było tak, że na przykład goście wbili tam 105 level, no i nagle im się umyślało, a zrobimy sobie taką postać do expa, bo tak po prostu dla jaj, bo im się po prostu już nie chciało expić na tych wysokich levelach, tylko tak się chcieli odprężyć na tych niskich. No to sobie zrobili takie mniejsze postacie i kupowali właśnie takie różne gówniane bronie na niższy level z bonami i udało się często na tym zarobić. Kurde, no nie, dobra, nieważne, zrobię sobie to sam, nie będę wam zamulał jeszcze 8. Chyba, że teraz po drodze spotkamy. Podbijemy, wiecie co, podbijemy do biologa. On chyba będzie chciał kwiatki z niebieskich wilków, jeżeli dobrze pamiętam, bo na tych niskich levelach tak było. Mam tu niby miksturkę szybkości na 10 minut. Aj, krótko. Na Rawi było na godzinę. Czy na pół godziny, już nie pamiętam. Ale ciul, dobra. Podbijemy, zobaczymy co chce. Za nagrodę też chyba będzie tarczę dawał albo coś, także ja tą misję tylko tak zrobię randomowo. Dobra, pomóż mi w rozkwinie. Głodny alfa wilk. Głodny niebieski. Niebieski jest, głodny alfa wilk. Tak już bym chciał, kurde, tę misję na wyższy level robić, no ale co, no chuja, no, co zrobisz, nic nie zrobisz. Dobra, jest jeden. Mam nadzieję, że mi nie spali. Bo szczerze mówiąc, mi się nie chce. Szpon wilka z plusem, what is it? No może się to przyda. Ile? 5 chciałeś? No to masz 5. Myślałem, że będzie chciał więcej. Dobra, zobaczymy czy przyjmie. Doskonałej jakości, dobra. Doskonałej jakości, kurde. Doskonałej jakości, zaraz zobacz. Doskonałej jakości. Tak na...
Na początku to chyba nie pali. Co ci 500 PD, 1000 Yang, broń plus 4. Cios krytyczny, nie, gówno. Człowieku plus 9 tu mam. 1000 Yang, 1000 Yang to też są rzeczy dupę wsadzić. List od strażnika. Dobra, do strażnika mamy iść. I w ogóle widzę jakieś misje tutaj mamy jeszcze na mapie. Dobra, zobaczymy. O co, come on. Dobra, skorzystamy z okazji i wybierzemy sobie magię. Tak jak mówiłem, łuku nie biorę, chociaż łuk mi się nawet podoba. Z tego co pamiętam, to nawet to fajnie wyglądało. Ale moc ostrza. Bierzemy moc ostrza. Jak się na ninja przydzielało. Pamiętam zasadzka. Zasadzka się chyba w ogóle będzie ładowała później. Wolno działająca trucizna. Jakaś kurwa nowa ta. Nie pamiętam, żeby to 2 lata temu było. Chociaż może i było. Trująca chmura, wirujący sztylet. Szybki atak. Krycie się. Co by tu wybrać? Ile mam jeszcze? 2. To wybiorę sobie to i to. Krycie sobie dam tutaj. Zasadzkę sobie dam tu. To sobie damy tu. To sobie damy tu. To jest ile? To jest 5, a mamy 6. Czyli czego nie dałem? Tego nie dałem. To sobie zamienimy miejscami. Okej, okay, dobra. Wziąłem sobie jeszcze misję od handlarki. Mamy jakoś tam, nie wiem, pogadać z handlarzem bronią. Bez. Niebieski wilk. Dobra, to ja sobie to sam zrobię. Co my tu jeszcze mamy? Gdzie mnie to wywala? Aha, tam, dobra. I tutaj co jest jeszcze? Jonach, potek. A, to będziemy musieli świnie bić. Patrzcie, 2 lata minęły, a ja wszystko pamiętam. To też pamiętam, że tu się chodziło do... Na koniec, jak ja miałem 41 level. Na Vascon Celosie, może ktoś jeszcze pamięta z tych starszych widzów. To się chodziło... Jakoś tam moc się dostawało, jakieś kurwa te... nie futra, Boże, co ja mówię, tylko te... No jakieś tam szmaty, co się to później jakieś te robiło. Coś się tam robiło, nie pamiętam już, wybaczcie. Zdobądź to, tamto, sramto. To już sobie na następnym odcineczku ja sobie to sam zrobię, bo to takie misje, że o dupę potłucę, że następny odcineczek będzie pewnie jak wbijemy sobie, nie wiem, 15 level. Może nawet wyżej. Bo myślę, że nie ma sensu nagrywać czegoś, co każdy wie. Kurwa, znowu ty. Zdobędziesz 1000 yang. O kurwa. Dobra, no cóż, ja sobie to sam zrobię. I powiem wam tyle. Jeżeli ktoś chce na serwer wrócić do Metina, zagrać sobie, to jest bardzo fajny moment. Co mnie ciekawi? Jest kurwa lato, a tu leci śnieg. I kurwa jeszcze Metiny bitwy z tymi, z lodami. Dobra, czemu nie? Okej, ziomale, ja sobie tego Metina rozwalę. Powiem wam, co mi wydopiło. Widzimy się za chwilę. Okej, biję sobie tutaj Metina już. Prawie jestem w połowie. Chciałbym pozdrowić gracza Violkak. Może wiesz, to jest dziewczyna. W każdym bądź razie zapytałem, czy... Ojojojojoj, by nas zabili. Zapytałem, od którego levela możemy oddawać lody. Niestety od 30. No ale cóż zrobić. Niby mógłbym na tamtym starym koncie tam oddawać. Może zresztą coś nagram z tego. Tutaj jest ta chłopak, dziewczyna, nie wiem, nie chcę urazić. W każdym razie pozdrawiam. Może coś nagram z tych... z tego drugiego konta, jak te lody w ogóle dropią i w ogóle. Ja szczerze mówiąc wątpię, bo tam już mało co mam w jakimś punktu, kurde, co sobie włączyłem. Ci w dupę. Jeszcze zginął przez to. A i laga jakiegoś miałem. Dobra, już jest wszystko ok. Ta zasadzka to normalnie pieroństwo w moich rękach. Z tym sztyletem to wszyscy leżą normalnie. Aha, wbiłem sobie 7 level, także pomalutku jedziemy do przodu. Od razu widać, że Metin idzie szybciej. Także widzimy się, jak go nie ma za co. Pozdrawiam.
Pozdrawiam serdecznie, dzięki za pomoc. Widzimy się za chwileczkę. Okej, okay, kończę już rozpierdalać Metina. Wbiliśmy level. Nowa misja. Poza tym gówno. Nie wiem, czy to jakoś wyższy level muszę mieć, czy coś. No hajs, niby coś tam dropu. Rozkwinianie, dziewczyna skóra bez plusa. Zawsze coś, zobaczymy co ten break go chce od nas. Aha. Wątroba. No, dobra. Okej, okay, ziemeczki, to by było na tyle. Żegnam się z wami. Pozdrawiam, Wiolkak. Jeżeli wam się odcinek spodobał, lajkujcie, komentujcie i subskrybujcie. Bo chyba tarcza myślałem, że plus 9, kurwa. Okej, okay, bez grandios, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Udostępnijcie kolegom. Żegnam się z wami ja, Osama, Elos.